Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy świętuje swoje urodziny. Mijają 3 lata, odkąd stare toruńskie młyny przerodziły się w pierwsze w naszym województwie Centrum Nauki. W dawnych młynach Richtera przy Łokietka odbywają się zajęcia edukacyjne i interaktywne wystawy. Można osobiście przeprowadzać eksperymenty i stać się na chwilę prawdziwym naukowcem. Od początku jego działalności młynem kieruje Monika Wiśniewska. Witamy w Młynie Wiedzy. 3. rocznica działalności w młynach Richtera. Z nami szefowa tej instytucji. 3 lata, jak pani wspomina ten czas, sporo się wydarzyło. Ja byłem tutaj 3 lata temu, no przede wszystkim przestrzeń się zupełnie inaczej tutaj zrobiło. Są zupełnie nowe wystawy, zupełnie inne miejsca. To jest taka idea Młynów Wiedzy, żeby cały czas się zmieniać, żeby pokazywać coś nowego? Tak, to jest nasza idea, żebyśmy się ciągle zmieniali i pokazywali tak naprawdę, bo bogatość nauki, nauka jest ogromna, jest otacza nas tak naprawdę wszędzie i chcemy zachęcać do poznawania tej nauki przez cały czas, przez to właśnie, że zmieniamy wystawy, zmieniamy naszą ofertę zarówno warsztatową, jak i na pracowniach. Myślę, że za każdym razem, jak nasi odwiedzający tutaj trafiają, to właśnie mamy ten efekt, który pan osiągnął, że wygląda to zupełnie inaczej. No właśnie, możemy podsumować w liczbach, nie wiem, ile osób odwiedziło Młyn Wiedzy przez te 3 lata działalności? 300 tysięcy osób zainteresowało się nami tutaj w naszej infrastrukturze. 278 tysięcy około osób zainteresowało się naszą ofertą odpłatną. 70 tysięcy osób to te osoby, które uczestniczyły w naszych eventach, piknikach na zewnątrz, poza młynem, czyli w naszym mieście, w Toruniu, ale też i w naszym regionie. No właśnie, uczestniczycie w różnego rodzaju wydarzeniach poza tym budynkiem. No to też jest taki pomysł na to, żeby z tą nauką, z tą wiedzą wychodzić na zewnątrz. Rozumiem, że to jest wpisane gdzieś tam w ideę waszej działalności. Tak, oczywiście. Nauka otwiera umysły, otwiera nasze możliwości, pokazuje nam, ile tak naprawdę człowiek może. I wydaje mi się, że jeżeli my też powinniśmy z tą nauką wychodzić do naszych mieszkańców, naszego regionu, ale już też nawet i poza region, bo bardzo często jesteśmy zapraszani na różnego rodzaju eventy, nawet poza naszym regionem. Wydaje mi się, że to jest podstawa naszej działalności. Chcemy ją popularyzować, chcemy popularyzować naukę w jak najszerszym obszarze. A jak to jest? To są raczej warsztaty dla szkół, dla grup zorganizowanych, czy to są ludzie, nie wiem, rodziny z dziećmi, którzy odwiedzają was weekendami? Kto przeważa, jeżeli chodzi o odbiorców tego, co proponujecie? Znaczy, mamy bardzo dużo grup zorganizowanych. W tej chwili, jeżeli chodzi o te zajęcia, które na przykład mamy na warsztatach czy na pracowniach, one głównie są zogniskowane w tygodniu na grupy zorganizowane. To są zajęcia od wtorku do piątku. Tak naprawdę mamy zmieniającą się ofertę warsztatową i zmieniającą się ofertę na pracowniach. W tej chwili jesteśmy bardzo dumni z tego, że już otworzyliśmy 3. pracownię multimedialną, oprócz tego mam pracownię fizyczną i biologiczną. Natomiast jeżeli chodzi o te zajęcia, które odbywają się u nas w weekendy, to one są dopasowane do odbiorcy indywidualnego, czyli mama z dzieckiem, tata z dzieckiem, dziadek. Mamy ofertę, która się zmienia przez cały czas, bo to są zajęcia albo dedykowane, związane tematycznie z jakimiś imprezami, czy okolicznościowymi datami, które są w danym momencie. Na przykład ogromną popularnością cieszą się warsztaty dla dziadków z wnukami w okolicach Dnia Babci i Dziadka. To jest świetny czas na spędzenie wspólnie czasu, ale w taki sposób, że myślę, że my pełnimy trochę, ta nauka pełni trochę rolę takiego łącznika pomiędzy właśnie dziadkami i wnukami, bo w tym momencie się okazuje, że ten dziadek naprawdę, można z nim fajnie spędzić czas i on naprawdę dużo wie i młody człowiek może bardzo fajnie zacząć rozmawiać pewnie czasami na nowo właśnie ze starszym pokoleniem. Czyli nauka, wiedza łączy pokolenia, bo tak można to podsumować. Myślę, że tak. To jest coś, co jest fenomenem zaobserwowanym już nie tylko przez nas, ale też przez inne centra nauki. Na przykład takie są zajęcia z majsterkowania najróżnego, takie zajęcia tinkeringowe. Tu okazuje się, że właśnie to starsze pokolenie świetnie sobie radzi. Nawet lepiej niż to młodsze. Z tego, co ja widzę, to też infrastruktura się zmieniła, ta właśnie dla tych odbiorców indywidualnych. Jest miejsce, gdzie można usiąść, nie wiem, spędzić po prostu czas. Z tego, co rozmawiałem, niektórzy ludzie, którzy docierają, mówią, tak, byłem, 6 godzin spędziliśmy. Więc zdarza się tutaj spędzić nawet pół dnia, z tego, co rozumiem, tak? Tak, to jest nowość, którą my wprowadziliśmy od tego roku, że w weekendy, ale też i w wakacje można nas zwiedzać bezturowo, bo w tygodniu jest to ciężko ze względu na naszą konsumpcję,
konstrukcję tej bezturowości uniknąć, bo w ten sposób też unikamy troszeczkę kolejek, że mamy sprzedaną określoną ilość biletów i przez te 3 godziny pierwsza tura zwiedza, potem druga tura jest odwiedzających. Natomiast w weekendy dajemy szansę, to jest taki trochę bonus, dajemy szansę na to, żeby można nas było zwiedzać dłużej. I właśnie obserwujemy, że faktycznie ten czas niektórzy odwiedzający potrafią u nas spędzić nawet pół dnia i dobrze się bawią. Centrum Nowoczesności zbudował toruński samorząd. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 21 milionów złotych. Młyn Wiedzy powstał w budynkach dawnych młynów Richtera. Otwarcie obiektu nastąpiło 9 listopada 2013 roku. Przez 3 lata działalności w wydarzeniach organizowanych w Młynie Wiedzy wzięło udział blisko 300 tysięcy osób. Centrum organizuje także imprezy poza murami obiektu, w których uczestniczyło prawie 65 tysięcy osób. Taki artystyczny nieład zawsze w Młynie Wiedzy. Coś się dzieje, dużo hałasu, dużo różnego rodzaju przedsięwzięć. To znaczy, że to miejsce tętni życiem już od 3 lat. Od 3 lat Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zmienia trochę przestrzeń dzielnicy Mokre, ale zmienia także myślenie o nauce, o popularyzowaniu nauki. Taki hałas, który jest w Młynie, jest rzeczą, która nas bardzo cieszy. My bardzo często prosimy nauczycieli, którzy uciszają swoich uczniów, żeby dali im się wyszaleć, żeby było głośno, żeby oni biegali, żeby oni zapoznawali się z eksponatami, które są dostępne w naszych ekspozycjach. No i widać po zainteresowaniu, że ponad 300 tysięcy ludzi już nas odwiedziło, że ten pomysł na popularyzowanie nauki, pokazywania nauki się sprawdził, przyjął się w Toruniu, no i dzięki temu dzisiaj możemy świętować te 3 lata. Marcin, moja refleksja jest taka, że jak ja tu byłem pierwszy raz 3 lata temu, to było zupełnie inne miejsce, zupełnie inne eksponaty, zupełnie inne wystawy, zupełnie inaczej tutaj wyglądało po prostu. Zmieniacie się co roku praktycznie, a może i nawet częściej, bo tych otwarcia nowych wystaw, o których słyszymy, jest mnóstwo. Zmieniamy się dlatego, żeby też i nasza oferta i nasze propozycje były coraz nowsze, tak żeby zainteresować nowymi rzeczami. My regularnie co semestr zmieniamy ofertę zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. To samo dzieje się w pracowni biologicznej, pracowni fizycznej. Wystawy również, wystawy czasowe, które się u nas pojawiają, mają pokazywać, że my jesteśmy w ciągłym ruchu, że nieustannie się zmieniamy, mamy nowe propozycje wiedzy, nowe propozycje ekspozycji, tak żeby Centrum Nowoczesności odwiedzić kilka razy w roku, a nie tylko raz. Tym bardziej, że my organizujemy także bardzo dużo wydarzeń zewnętrznych, na przykład Europejską Noc Naukowców zawsze na koniec września. Organizujemy także Festiwal Dun. Organizujemy, czy bierzemy udział w wydarzeniach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki i Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Młyn Wiedzy, gdyby tak porównać, 9 listopada 2013 roku, kiedy było to pierwsze oficjalne otwarcie i pierwsi goście pojawili się w tych przestrzeniach, a dzisiejszą datą, 5 listopada 2016 roku, to jest zdecydowanie inne miejsce. Nie tylko pod kątem samych ekspozycji, ale także przestrzeni, która się zmieniła. My bardzo wsłuchujemy się także w opinię naszych gości, naszych zwiedzających. Nauczyciele często podpowiadają nam, jakie tematy zajęć chcieliby, żeby były one realizowane w naszych pracowniach czy w sali warsztatowej. I o ile możemy, je wprowadzamy. Robimy czasami nawet specjalne warsztaty czy zajęcia dla szkół, o ile jest takie zainteresowanie. No właśnie, sporo mówisz o szkołach, o warsztatach, ale można przyjść po prostu z rodziną, tak? Zabrać dzieci, weekend, dobre miejsce, żeby spędzić ciekawie czas. Specjalne przestrzenie stworzone dla najmłodszych to 3. piętro, wystawa Przeżycie i wystawa Przebudowa. Na Przebudowie staramy się rozwijać kreatywność dzieci, rodziców. Staramy się pokazywać rodzicom, żeby nie przeszkadzały dzieciom w tworzeniu ich własnego, powiedzmy, idealnego świata. Soboty i niedziele to są dni, kiedy najwięcej odwiedza nas właśnie rodzin z dziećmi. W tygodniu od wtorku do piątku odwiedzają nas głównie szkoły i grupy zorganizowane. To jest fajne miejsce, żeby spędzić bardzo fajnie czas. Wiemy o tym, słuchaliśmy się w opinii naszych gości i na przykład w sobotę i w niedzielę rodziny mogą spędzić nawet u nas 6 godzin. Proszę. Marcin, 3 lata, specjalne atrakcje na ten weekend przygotowaliście. Powiedz, co się dzieje. W sobota i niedziela to jest specjalny pokaz nasz naukowy, paradoks kromki chleba z masą, który możemy teraz właśnie oglądać. O godzinie 12 i 15 będą 2 pokazy malowania światłem na wystawie IDE, po których będą zajęcia warsztatowe z malowania światłem. Do tego otwarte pracownie biologiczna i fizyczna, a także różne dodatkowe atrakcje w naszych przestrzeniach. Na 4. piętrze specjalny efekt dający złudzenie nieskończoności na wystawie rzeka, między innymi stanowiska z grami interaktywnymi. Do tego także fotobudka. Warto przyjść, warto zobaczyć, co się wydarzyło w tych przestrzeniach. No i będziemy już w poniedziałek odliczali czas do 4. urodzin Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Dużym zainteresowaniem cieszą się ścieżki tematyczne, z których skorzystało prawie 10 tysięcy gości. Pracownia biologiczna i fizyczna zgromadziły prawie 6,5 tysiąca uczestników. W pokazach naukowych organizowanych w centrum wzięło udział ponad 1000 widzów. W weekend widzowie obejrzeli m.in. pokaz naukowy Paradoks kromki chleba z masłem. Niech to ile już będzie, z 2 metry na pewno, nie? Zobaczymy, czy ta kanapka wykona więcej obrotów. Uwaga, liczcie. Ile było obrotów? Ze 4. Zobaczcie, kanapka spadła masłem do góry. Rewelacyjnie, udało się.
Czyli rozwiązaliśmy zagadkę, piąteczka. Co ma największe znaczenie? Wysokość, z jakiej spada ta kanapka. No to słuchajcie, zasłużyliśmy na śniadanko. Dobra, ja jestem głodny. Robimy sobie kanapeczkę. W weekend organizatorzy zaprosili m.in. na wieczorne tury zwiedzania oraz pokazy laserowe na elewacji budynku. Były też warsztaty oraz zajęcia w pracowni biologicznej i fizycznej. W trakcie urodzin można było oglądać cały szereg pokazów naukowych. Dawaj, dawaj, Ania, daj mi trochę tej suszareczki. Daj mi suszarkę. Zostaw, Ania, no zostaw suszarkę, popatrz na doświadczenie. No dobra. Ania, hucnie, włączy nam dmuchawę. Uwaga. Nie wyszło. Nie ma. Ja wam pokażę prawdziwe doświadczenie, bo tam takie... Jak myślisz, dlaczego ona nie spadła tak od razu? A to nie, bo to siły jakieś działają na pewno. No właśnie. Zrównoważyła się siła wyporu powietrza z muchawy z siłą grawitacji, dlatego ona nie spadła. A ja tam takie doświadczenie wam pokażę prawdziwe. Czy są na sali prawdziwi mężczyźni? Jeszcze są na sali prawdziwi mężczyźni, czy nie? Oprócz mnie, oczywiście. Są. Jakieś niedobitki, ale są. Posłuchajcie, pokażę wam prawdziwe doświadczenie z oporem powietrza. Tu porządek zrobię, zobaczcie. Ja tu mam tak. Prawdziwy mężczyzna co bierze? Deskę. Prawdziwy mężczyzna bierze co? Młotek. Proszę bardzo, oceńcie, czy ta deska jest cała, nie pęknięta. Proszę bardzo. Cała. Mężczyzna oceni, cała. Cała. Kto jeszcze chce ocenić deskę? Proszę bardzo. Zobacz. Cała. Ty jeszcze chciałaś, tak? Proszę bardzo. Cała deska. Zobaczcie, cała deska, zwykły młotek. I uwaga, Anka tam asekuruj. Czy tam jest dziecko? Dobrze. Bo słuchajcie, czy można za pomocą młotka złamać deskę? Ale ja złamię deskę za pomocą siły oporu powietrza, słuchajcie. Zrobimy taki eksperyment. Zobaczcie, najpierw uderzę, położę tą deskę na stole, uderzę młotkiem w deskę, uwaga na Anię, żeby może kaskę jakiś by założyła. No zobaczymy, uwaga. Mówiłem, że tam dziecka nie było, dzięki Bogu. Ale słuchajcie, o, kartka jakaś, deska kartka. Deska cała, tak? Może pokaż. Komisji. Deska cała? Tak, sprawdźcie, dobrze. Jeszcze raz, komisja niech oceni. Komisyjnie oceniajcie, czy deska cała, ja tu zrobię porządek na stole. Tak jest? Komisja stwierdziła, że cała? Dobra, no słuchajcie, kładę deskę i wystarczy, że na deskę położę, zobaczcie, taką dużą kartkę papieru. Ta kartka dużo waży, czy nie? Jest leciutka, nie? Łatwo ją podnieść, ale dużo powietrza, ona jest dużo powierzchniowa i dużo powierzchnia sprawia, że dużo powietrza na tą kartkę działa i ten opór, mimo że powietrze prawie nic nie waży, jest znaczący. Zobaczcie teraz, co się stanie. Uwaga! I co się stało? Pękło. Gdzie jest ten kawałek deski? Komisja? Proszę bardzo, zobaczcie. To jest prawdziwe doświadczenie dla prawdziwych mężczyzn, nie? Kobiety są zachwycone, ja wiem. Zobaczyły mięśnie, zobaczyły super doświadczenie. Zgadza się? Z warsztatów mogli skorzystać wszyscy odwiedzający Centrum Nauki. Dla gości była również dostępna fotobudka, w której można było wykonać pamiątkowe zdjęcie. Ogromnym powodzeniem cieszyły się wystawy stałe. Pani Sylwio, jesteśmy na pierwszym piętrze. Ta ekspozycja stała, która jest chyba od początku, z tego co słyszałem, tak? Czyli coś, co można oglądać już od 3 lat. Cieszy się zainteresowaniem? Jak najbardziej, bardzo dużym zainteresowaniem. Ludzie zawsze tutaj przychodzą, chyba się najbardziej bawią ze wszystkich tutaj wystaw. Mogą zobaczyć fizykę w takim żywym pokazaniu, w takiej codzienności, bo z fizyką mamy do czynienia na co dzień, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy i gdzieś tam z szkoły wynosimy, że fizyka to są tylko obliczenia, ale nieprawda. Nawet rower, nawet przekładnie, nawet skrzynia biegów w samochodzie to też fizyka. Bardzo łatwo z tego, co widzę, możemy sobie też uzmysłowić, jak to jest z astronomią, jak to jest w naszym wszechświecie, w Układzie Słonecznym. No tu mamy dowód. Proszę opisać ten eksponat, jak to wszystko działa. Dokładnie. Tutaj mamy jeden z eksponatów, który nazywa się Tellurium i pokazuje nam ruch naszej planety, czyli Ziemi, Księżyca wokół Słońca. Więc pokażemy. Mhm.
No i więc tak, na środku... Słońce już mamy. Dokładnie, słońce to gwiazda, więc możemy użyć tutaj żarówki, bo przecież ona świeci. Dodatkowo nas grzeje latem, o tym doskonale wiemy. I niebieska planeta też jest. Jest niebieska, bo wokół Słońca krążą planety, w tym też nasza, czyli Ziemia. No i Ziemia to też niebieska planeta, tak jest określana, prawda? Więc krąży tutaj wokół Słońca. Ale krąży coś jeszcze wokół tego wszystkiego, a wokół naszej planety zwłaszcza, krąży Księżyc. Tylko proszę zwrócić uwagę, że Księżyc nie jest tu żarówką, czyli on nie świeci. A mimo to widzimy go na niebie, kiedy jest jasne, ponieważ on odbija światło słoneczne w naszą stronę. Dlatego też widzimy czasami pełnię, a czasami widzimy, jak odbiera Księżyc, bo kryje się za naszą planetą i otrzymuje tego światła od Słońca troszeczkę mniej. No i w taki prosty sposób możemy zobaczyć, jak ten wszechświat jest zbudowany, jak to wszystko działa, chociażby na układzie tych trzech tutaj ciał niebieskich. Kolejny eksponat, który pokazuje, że no fizyka to czasami jest ciężki kawałek chleba, ciężka robota, prawda? Jak najbardziej. Znaczy, raz możemy sobie utrudnić, raz ułatwić i w tym cała sztuka. Mamy tutaj eksponat praca w re, mamy układ zębatek. Zawsze dwie zębatki wchodzą w grę i podnosimy ciężar. Ten sam ciężar wszędzie. To ja proponuję teraz... tutaj najlżejszej, co? Bo nie wiem, czy dam radę. Rzeczywiście, może sprawdźmy, jak to działa. Rzeczywiście, mamy układ zębatek, tak? Dokładnie. Jak pan myśli, którą zębatką pan teraz kręci? Którą? Chyba tą małą. Dokładnie. Łańcuchy z tyłu łączą nam kierownicę z tą małą zębatką. Ona napędza tą większą i dzięki temu podnosimy odważnik do góry. I pytanie, jest łatwo czy trudno? No nie jest zbyt ciężko. A to taki efekt dodatkowy tak dla urozmaicenia, żebyśmy wiedzieli, że już praca w sumie została zakończona. Tak jest łatwo, bo kręcimy małą zębatką, więc tutaj zadanie sobie ułatwiamy. Dla porównania warto przejść dalej. Tutaj też kręcimy. No i kręcimy tą pierwszą zębatką. Ale tutaj zębatki są jednakowe, prawda? Tak. I jest już trudniej? Zdecydowanie trudniej. Mimo że odważnik jest ten sam, jest nam trudniej. Proszę też zwrócić uwagę, że robi pan mniej obrotów, czyli mniejsza długość pracy, którą musimy wykonać, ale kosztem większej siły, którą musimy w to włożyć. No i trzeci układ najtrudniejszy. Czy jest pan gotowy? Spróbujmy. Proszę dać z siebie wszystko. Zębatka rzeczywiście bardzo duża. Ogromna. Rzeczywiście przeskok jest duży. Zdecydowanie więcej siły trzeba do tego użyć. No i wystarcza jeden obrót do tego, aby podnieść odważnik. Super, właśnie chciałam to powiedzieć, że to jest to, co... To pokazuje nam, jak działają te układy zębatek, te przekładnie. Tutaj duże koło i dużo trudniej, no ale mniej musiał się pan napracować. Dwa koła, jedno, nie wiem, jeżdżące, drugie przesuwające się po prostu po powierzchni. Toczące, tak, chyba tak to należałoby nazwać. No też fizyka, kolejne doświadczenie, które co nam pokazuje? Trochę fizyki i trochę historii w tym, no bo koło kiedyś wynaleziono, żeby nam ułatwiło zadanie, ułatwiło nam pracę, przemieszczanie się, no i budowanie różnych maszyn. Ale okazuje się, że drugim problemem, z którym musieliśmy się zmierzyć, to jak ustawić to koło. Mamy tutaj właśnie przykład dwóch kół, zbudowane z tego samego materiału, tej samej wielkości średnicy. Jedno przesuwamy po podłożu. Bardzo ciężko idzie. A drugie, proszę spróbować, możemy toczyć. Jest postawione na tej węższej krawędzi. I jak tutaj? Trudno, no, łatwo? Zdecydowanie łatwo. No właśnie, teraz pytanie do pana. Chciałby pan mieć przy rowerze koło takie czy takie? Takie, bo takie byśmy nie pojechali na wycieczkę, prawda, albo wiązałoby się to z dużym kosztem energii. W związku z tym właśnie, kiedy wynaleziono koło, wynaleziono też, że usytuowanie tego w taki sposób jest korzystniejsze. Mniejsze tarcie tutaj występuje, tarcie toczne, które jest właśnie dla nas mniejszą siłą, którą musimy pokonać. Tam zupełnie inne tarcie i już jest trudniej, już więcej siły musimy użyć. Większa powierzchnia styka się z podłożem. W związku z tym nie chcemy tego. A zatem jeżeli chcecie zobaczyć, że historia nauki kołem się toczy, wpadnijcie do Młyna Wiedzy. Tutaj naprawdę warto się pojawić. Do dyspozycji były również stanowiska z interaktywnymi grami oraz 8 wystaw, m.in. Przeżycie. Trzeba było m.in. odgadnąć, którędy poleci chustka w kolorowej maszynerii. Tutaj jak widać za nami z tyłu jest tunel aerodynamiczny, którego pierwszymi konstruktorami byli bracia Wright. Tutaj konstruktorzy samolotów, tak? Tak jest. Tutaj właśnie ciśnienie powietrza wypycha chusteczkę do góry i dzieci w ten sposób mogą sterować tutaj. Różne są też blokadki, żeby dzieci mogły pomyśleć, którą tutaj puścić, prawda, którędy puścić chusteczkę. I jak widać, no, dzieci miały dość dużo zabawy i frajdy z tym, zwłaszcza maluchy, dwulatki, trzylatki, no i też gimnazjaliści, więc to jest koniecznie, granicy wieku nie mamy ustalonej, co jeśli chodzi o tą wystawę nawet. Część stanowisk służy na tej wystawie tylko zabawie rozwijającej umiejętność logicznego myślenia, ćwiczącej umiejętności manualne, konstrukcyjne.
koordynację psychoruchową dzieci oraz zrozumienie ciągów przyczynowo-skutkowych. Na tej wystawie można było też wziąć udział w wyścigu ciężarówek. Za nami kolejny ciekawy eksponat. Czego tutaj się dowiadujemy? Tutaj dowiadujemy się, że prędkość zależy również od masy. Dzieci mogą kłaść różne właśnie woreczki, jak widać, na samochodzikach. Rozumiem, że to są różne ciężary, różne tak? Obciążenia, tak. Na przykład zielony woreczek ma 1 kg, nóż pomarańczowy 0,5, prawda? Więc ten, który jest pierwszy, musi mieć największą właśnie, szybciej masowo zjeżdża, tak? Czyli im więcej masy, tym wiadomo, no też szybciej nam zjedzie. No i jak dzieciaki reagują na takie spotkanie z fizyką, no bo to czysta fizyka. Bardzo są zadowolone, także myślę, że tutaj dużo uśmiechów się pojawia, ze względu na to, że to jest wiele eksponatów, nie tylko właśnie takich fizycznych, ale również takich dla dzieci typowych, takich dwulatków, prawda, na przykład przedszkolaczków, tak jak staw z rybkami, domek na drzewie, gdzie można pieczątki robić, również odkrywać świat, więc jak najbardziej tutaj można się odnaleźć. Z tego co widzimy, to i dorośli, dzieci się bawią równie dobrze. Tak jest. Jeszcze co jest ważne na tej wystawie, to to, że dzieci poznają różnicę między pszczołą a osą chociażby, tak? Więc to jest tak, uczą się tej różnicy, tak? Że osa ma gniazdo, pszczółka ma ul, właśnie jak pszczółki, rozwój pszczoły, więc tutaj wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Ciekawie było też na wystawie To takie proste. Ta wystawa obejmuje 26 eksponatów wchodzących w skład 4 różnych stref. Główka pracuje, mechaniczny plac zabaw, technoświat oraz pomyśl, zrozum, zrób. Pani Joanno, wystawa To takie proste. Z tyłu za panią dużo zabawy mają ci, którzy się pojawili przy tym eksponacie. O co tutaj chodzi? Należy powtórzyć sekwencję dźwięków, które są tutaj właśnie pokazane na podłodze po kolei. Na początku są 3 dźwięki, na końcu jest ich 8. I po prostu trzeba sobie chodzić po tej podłodze, tak jak pokazuje nam tutaj światło zielone. Czyli przemieszczamy się za kolorami, tak? Które tak. Się pojawiają na podłodze. No widzę, że kupę zabawy mają i dorośli, i najmłodsi też. Tak, myślę, że to jest jeden z bardziej lubianych eksponatów. Jednym z najważniejszych czynników na tej wystawie jest kreatywność i innowacyjność zwiedzającego, który dzięki odpowiednio dobranym strefom tematycznym oraz eksponatom może odkryć w sobie żyłkę naukowca, konstruktora i wynalazcy. Kolejny eksponat, tym razem samolot solarny. Na czym polega tutaj doświadczenie, w którym bierzemy udział? Bo w pewnym sensie trzeba doświadczyć tutaj praw fizyki też. Tak, to jest właśnie bardzo nowoczesna technologia. Niektórzy ludzie również mają na domach takie po prostu panele solarne, które światło padające właśnie na ten solar powoduje, że możemy wytworzyć jakąś energię. Czyli co, musimy złapać po prostu odbicie jednej z lamp? To samo. Tutaj jest lusterko, światło mamy tutaj od góry i poprzez nakierowanie lusterka na solar możemy poruszyć samolot. Czyli dzięki temu, że odbijamy światło lustrem na panel solarny, samolot nam się obraca. Tak, dokładnie. Bardzo ciekawe doświadczenie. No widziałem też, że sporo zabawy mają dzieciaki przede wszystkim. Tak. Lubią tutaj kręcić. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko obrazujące zasadę działania poduszkowców. Panie Arku, doświadczenie poduszkowce pod taką nazwą. Co możemy tutaj zaobserwować? Dokładnie. Jeśli włączymy urządzenie, poczujemy podmuch powietrza od dołu. Rzeczywiście. Są małe otworki, przez które wydobywa się powietrze. Zależnie od kształtu, jaki dany element ma, duże elementy będą się unosić. Natomiast małe będą już miały problem. Też ma znaczenie, czy powierzchnia pod spodem jest gładka, tak jak widać, czy ma różne wcięcia, ponieważ wtedy powietrze, siła nośna jest po prostu mniejsza i element dany nie ma możliwości przesuwania się. Czyli tworzy się po prostu poduszka powietrzna pomiędzy materiałem. Tak jak w poduszkowcach. Dokładnie. Poduszkowce lewitują lekko nad powierzchnią gruntu. To nie musi być, może być to ziemia, może być to piasek, może być to woda. Nie ma dla nich znaczenia tutaj, na czym się poruszają. Interdyscyplinarna wystawa Stała Idea łączy nauki humanistyczne, nauki ścisłe oraz elementy sztuki. Wystawa zawiera eksponaty dla osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Tam każdy znajdzie coś, co go poruszy i zostanie na długo w pamięci. Mateusz, kolejne piętro, które odwiedzamy. Mnóstwo też zabawy, mnóstwo zainteresowania w oczach zwiedzających i tych młodszych, i tych starszych. Jakie ciekawostki tutaj pokazujecie? Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z kilkoma strefami związanymi z życiem człowieka. Mamy jego biologię, budowę naszego organizmu przedstawioną i to, w jaki sposób się komunikujemy w różne rodzaje komunikacji mamy tutaj omówione. Mamy komunikację przy pomocy różnych źródeł typu radio, telefon, radiostacja, bądź też dróg, stacja
kosmiczna, gdzie usiłujemy nawiązać kontakt z cywilizacją jakąś pozaziemską, strefę sztuki, gdzie no, komunikujemy się w sposób troszeczkę inny niż werbalny, bo przy pomocy naszych dzieł tworzonych rękami bądź innymi naszymi dostępnymi środkami mamy też strefę, która jest poświęcona pięknu człowieka, więc tutaj chodzi o strój, nasz ubiór, gdzie mamy przegląd przez wszystkie epoki od prehistorii aż po czasy obecne. Także mamy tutaj dosyć szeroko pojmowaną strefę związaną z człowiekiem. No i to w sumie tyle. No, najciekawsze moim zdaniem tutaj miejsca to jest właśnie element, gdzie możemy obserwować sobie nasze wnętrze, gdzie mamy... W pewnym sensie przeprowadzić chyba nawet sekcję zwłok, tak? Tak, tak. Mamy i interaktywną sekcję zwłok i taką bardziej trójwymiarową, bo mamy fantoma, którego możemy sobie rozebrać, wyjąć wszystkie elementy, poskładać, spróbować zabawić się w chirurga. Mamy też opcję przeprowadzenia takiej operacji laparoskopowej, która jest postępem w medycynie, ponieważ można przeprowadzić operację nie otwierając całej jamy brzusznej, tylko robiąc delikatne nacięcie i wprowadzając tam narzędzia, tak że można zabawić się właśnie z takiego chirurga. Jest to dosyć skomplikowane. Tutaj mamy troszeczkę prostszą wersję, ale troszeczkę można sobie jednak to przybliżyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Podczas trzecich urodzin Młyna Wiedzy dostępne były również zajęcia w pracowni biologicznej i fizycznej.